Witajcie moi kochani. Ja właśnie wróciłam z Lidla i postanowiłam dla Was nagrać haul z Lidla. I tak się patrzę za okno, bo chyba coś grzmi u nas. I się tak zrobiło fajnie rześko. Mam nadzieję, że popada, bo jest sucho. A ja zdążyłam się zgrzać na tych zakupach. No dobra, zaczynamy. Jogurty, naturalne Pilos, sztuk 3. Tu Wojtek krąży, więc może troszkę nam hałasować. Śmietana 18. Dużo fajnych promocji było, no, dużo pomarańczowych naklejek, z których też skorzystałam. Tu mamy naturalne, mamy owocowe jogurty. I kolejne dwa owocowe jogurty. Kilogram cukru. No, powiem Wam, że chyba się coś zapowiada. Jedna siatka się skończyła. Kupiłam jeszcze 4 mleka, które już stoją na podłodze i zgrzewka koło... nie. Mołty. Nie koli. Koli nie mamy. Ręcznik na zakupy. Ręcznik papierowy. Biszkopty dla Wojtka. Takie zwykłe. I pierwsza naklejka pomarańczowa. Bilet z piersi kurczaka gotowany w plasterkach. 2,90. Termin do 7 maja. Następną rzecz, którą wzięłam, to są piratki z indyka. Następną rzeczą, jaką kupiłam, jest szynka wieprzowa gotowana, wędzona w plastrach. I mamy za 3,24, a termin do 5 maja. Ser żółty. Teraz pierwsza niezdrowa rzecz. Boczek kręciołki. Planujemy grilla w weekend. Więc wzięłam, mówię, może się akurat wyrwiemy, uda nam się. Więc jak grill, to jeszcze wzięłam takie kiełbaski wieprzowe w papryce. I takie kiełbaski. Krystian bardzo je lubi. Takie fajne, małe, śmieszne. Nory myberskie. Wieprzowe. Wzięłam sobie jeszcze, bo tak Marta w biegu zachwalała arbuz i melon. Kurczę, żeby nie było, mam 2 sztuki. Na weekend. Jaki grill, tak musi być posypka. I zestaw sosów. Pierwszy sos wzięłam jakiś taki hamburgerowy. Krystian bardzo lubi takie. A mój mąż czosnkowe. To kiełbasek. Co Wojtuś? Wojtuś mi grzebie w siatce. Ryż, bo mi się skończył. Bulgur, bo mi się skończyła. Aniunio, to co by chciał tu? Nie, nie ruszamy tego. Ej. Widzicie? Wszystko mi rozwalił. Całą siatkę. Idź do tatusia. Sprawdź, czy tatuś cię tam nie woła. Gdzie twój tata? Wszystko mi ściąga. Koniec. Koniec pokazywania. Następną rzecz to mamy. Taką posypkę do grzanek. Przepraszam. Jestem, przepraszam za telefon. Mama dzwoniła. Świdnik kuleje, jak z cebra. I pytała się, czy do nas doszło do Łęcznego. To jest dosłownie rzut beretem od świdnika. Mówię, że jeszcze nie, ale coś się
zbiera. Więc muszę zaraz pranie szybko pościągać. To zaraz Wam pokażę. Następną rzeczą, jaką kupiłam, filet z indyka, dwie sztuki, bo drugi był 50% taniej. Zestaw cytrynek, salami, także na promocji za 3,40 i termin do 11 maja. Więc wszystko może mi poleżeć przez miesiąc. Dobra, to zaraz Wam pokażę, co fajnego kupiłam sobie. Rzodkiewka, botwinka. Już myślę o tym, jak jutro będę robiła botwineczkę dla siebie i dla męża. Bo Wojtek chociaż pewnie zje, a Krystian to tak niekoniecznie. Orzeszki ziemne, nasza przekąska, a rośnie mi. Makaron. U mnie uwielbiają sosy i makarony. Ja już nie wyrabiam na produkcji makaronów. Jutro zamiar mam na obiad zrobić mielone, tak żebym miała na dwa dni, więc mięso mielone z indyka, sztuk dwie. Chciałam kupić to mięso mielone, takie co było na promocji, no ale niestety o złej porze przyszłam. Makaron jeszcze taki i makaron taki. I żeby nie było, że ja sobie piwo kupiłam, to także wzięłam mężowi, także 0%. Bardzo się cieszył, że 0%. Mężczyzna i 0%. Mhm, tak Wojtek, dobrze mówisz. I teraz zaczynamy pomarańczowe meteczki kosmetyczne. I mamy Jopę, albo Ypę. Y-O-P, Jopę. Naturalny szampon kosztował z 16 na 8 zł. I mamy tutaj szampon o wyjątkowo rześkim zapachu do włosów przetłuszczających się, czyli coś dla mnie, bo mi się tutaj u nasady przetłuszcza. I przepraszam, woda mi się gotuje na kawusie. Tak wiem, późną kawę sobie robię, no ale cóż, mam ochotę. Więc już mi się taki zwykły, naturalny, powiedzmy, szampon skończył, więc wziąłam ten. Część niestety jest zaklejona z dodatkiem soli morskiej, czystego no nie odkleję tego, a nie, kawałek odkleiłam, z aloesem, działa kojąco na skórę, sprawia, że włosy delikatnie się coś tam, ekstrakt z trawy cytrynowej, odświeża, tonizuje, no, tak za dużo nie mogę przeczytać. Następną rzeczą Eveline, maska do włosów. Pierwszy raz widzę w ogóle, że oni mają takie maseczki wielkie. Z 17 na 8,40. Były dwie. Była ta i była kokosowa, ale kokosowa była do włosów suchych i suchych i normalnych. A ja ostatnio dowiedziałam się, że jak mam średnio porowate albo mocno porowate włosy, to nie powinnam kokosu używać na włosy, bo zrobię sobie krzywdę. Czyli pewnie je tak otłuszczę, że będą masakrycznie wyglądały. Więc wzięłam sobie odżywka maska bananowa o kremowej formule, przyjemnym zapachu, przeznaczona do włosów koloryzowanych i pasemek. Ja na pewno po kwarantannie no raczej może jak otworzą fryzjera, będę pierwsza stała u mojej fryzjerki i krzyczała, ja chcę nowy kolor włosów. A ten nowy kolor, to mogę Wam zalić, będzie blond. Bo jednak chyba ja się uwielbiam w blondzie. Nie w takich ciemnych, nie w takich dwukolorowych, tylko blond. A jak widzicie, moje włosy są dwuczęściowe. Czyli cały spód dotąd mi się kręci, mam takie loki fale, a cała góra niestety jest prosta jak drut. To się nazywa hormony po porodzie.
No dobra. Więc tak, mamy tutaj olejek z awokadu. Awokado, z awokado. Banan, papaja. Nałożyć maskę, potrzymać 3 minuty i spłukać. Więc mam nadzieję, że będzie genialna. Zamknięta. Oj, przepraszam. Cacku mi w gardle. Pachnie bananami. I to takim jogurtem bananowym, serkiem bananowym. No genialne. Konsystencja jest taka kremowa, fajna. Widzicie? Taka się leje. Genialne. Szkoda, że się usunęłam. To już jej nie użyję. I następną rzeczą są kochane albo kochanie. Jedna, druga, trzecia, czwarta, pięć. Czyli nie pomyliłam się, że pięć. Pięć maseczek. Część jak Was ogląda na te wieku, widzieliście, że miała je wytestowane. Miała opinię na temat. Więc postanowiłam, że jak jest i ten, ta półka, ta cała półka wzywała mnie do siebie. Krystian, on ma twój telefon i twój pilot. Co? Gdzie on jest? O tutaj, tutaj. I uciekł od Krystiana. Taki jest z niego cwany. No dobra, wracamy do maseczek. Marta je wytestowała, opinię miała. Nie do końca pamiętam, czy wszystkie te miała maseczki. Pamiętam, że o tej była niezachwycona. Dlatego na pewno sobie ją wezmę, wytestuję. I zobaczymy, czy ja będę też niezachwycona, czy będę zachwycona. I ta maseczka kosztowała, stara cena 7,19, nowa 3,59. I to jest maseczka koreańska. Nie będę kaleczyć języka i nie będę mówić Wam, co to za firmy. Do listopada. Jak dobrze patrzę, to do listopada. Nie przejmujcie się, oni tam zawsze tak. Następna, w ogóle co ona robi? Nie czytałam. Nawilżająca maska w płachcie. Następna maseczka jest taka czarna. Również 3,59 za nią dałam. Węglowa maska w płachcie. No i dobra, super. Co ona może robić? Ma? Oczyszcza. Do każdego typu skóry. Oczyszcza pory, ujemna, nawilża skórę. Następna koreańska maseczka jest taka czerwona. 3,59. Kojąca maska w płachcie. Maska kojąca do każdego typu skóry, zwłaszcza tłustej, mieszanej, rozświetla, oczyszcza skórę, jednocześnie łagodzi podrażnienia, zaczerwienień. Doskonale nawilża, zmiękcza i wygładza. Działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie oraz przeciwtrądzikowe. Następną maseczkę mam taką i tą chyba też widziałam u Marty, bo kojarzę teraz po tym obrazku. 3,59, również koreańska. Maska żelowo wybielająca, odmładzająca. O, fajna, może wezmę ją i mamie dam. Brzmi. Brzmi u nas. Może mamie dam, żeby wytestowała, to czy mogę wziąć dwie, to byśmy we dwie wytestowały. Do każdego, szczególnie dojrzałej i z przebarwieniami. To jest coś dla mojej mamy. Z przebarwieniami. Dojrzała skóra, przebarwienia. I ostatnia, kosmetyczna rzecz. Everline. 3,49. Już tańsza. Kolego, nowa esencja napinająca. Co? Liftygująca, zapewnia je efekt ujemnienia i odmłodzenia, więc albo może tą mamie dam maseczkę, no zobaczymy. No i dobra, tyle mojego holu. A, jeszcze, że wydałam tak dużo, to dostałam brykiet za darmo. Tak, powyżej 139 zł można dostać brykiet za darmo, więc już leży w samochodzie i czeka na weekend.
No dobra, trzymajcie się, pa!